Witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik o baterii do pada od DualShocka 4. Postaram się wam pokazać, co jest w środku takiego plastikowego jakby opakowania. Najśmieszniejsze będzie to, jeżeli będzie tam włożony taki akumulatorek jak w tych padach za 50 zł z AliExpressa. Ale jeszcze przed rozłożeniem tej baterii zobaczymy sobie, jakie są ceny na AliExpressie i Allegro. Czy opłaca się po prostu zamawiać z AliExpressa, czy może lepiej zaryzykować i kupić w Allegro. Ja się przełączę na Firefoxa. Zobaczmy sobie najpierw coś takiego. Bateria na AliExpressie. Myślałem, że będą tańsze, ale powiem wam, że cena tutaj 33 zł. No nie jest, powiedzmy, że taka bardzo opłacalna. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że będziemy czekali przynajmniej, myślę, że teraz około miesiąca czasu. Bo wiadomo, świrus i tak dalej. Ale zwróćmy sobie uwagę na taki pewien szczegół na AliExpressie tutaj. Zobaczmy jeszcze tylko tutaj to zdjęcie, co pokazuje nam AliExpress, bo jestem ciekawy, co oni tutaj napisali. Aha, że jest kompatybilna z takimi modelami. A to ciekawe, ok. I patrzcie się na to, tutaj jest zdjęcie tej baterii. Pisze wszystko ładnie, fajnie. 1000 mAh, 3,7 Wh. I zobaczmy sobie teraz oryginalną baterię, jaka była w DualShocku od Sony. I tutaj za tym napisem 3,7 Wh powinien być taki napis na oryginalce. Patrzcie się na to. Wh. Pisze Sony Corporation. Na tamtej jest ten napis wycięty. Tak samo dalej idąc tutaj na tą baterię, zwróćcie uwagę na sam dół baterii. Jest numer seryjny. W Singapurze została ta bateria zrobiona. A pakowana gdzieś w Chinach. Ok. I teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda na opisie z AliExpressu. Widzicie? Nie ma tutaj nic. Jest wycięte. Zastanawiam się, czy to jest okrojone zdjęcie, że Chińczyk to wyciął, czy po prostu tak są sprzedawane. Być może są tak sprzedawane, bo wiadomo, napis Sony już by tam do czegoś tam obligował przy wysyłce, jakby sprawdzali to wszystko. A tak to chyba raczej nikt ich nie pozwie za takie coś, na pewno. Żadnej marki Sony tutaj nie widać. Maksimum charge, current 1 A, 4,25 w ogóle na oryginalnej. Też to samo pisze. No i znaczek CE. Tutaj to samo wygląda. No ale nie ma tego spodu, że numer seryjny, nie? Wiadomo. Coś tam w środku, mniej więcej takie baterie. Teraz zobaczmy sobie na Allegro, jak chodzą. No mamy tutaj już za 10 zł. To jest pewnie używka. No i właśnie, tu jest problem. Z używkami bym raczej nie ryzykował, bo jeżeli miałbym kupić znowu to samo, co mam w swojej, troszeczkę bez sensu. Także już bym pakował się w takie baterie do padów, żeby były po prostu nowe, nie? Nieużywane. Dosyć ciekawą sprawą jest coś takiego. Też taki akumulator, ile on tutaj ma? 1300 mAh. Troszeczkę więcej. Powiem wam tak, super sprawą było, żeby do takiego pada można było wrzucić te 2000 mAh. To naprawdę by było super i to trzeba by było poszukać w jakichś bateriach od telefonów, które są małe i mają dużą pojemność. To wtedy można by wrzucić do takiego pada. O jest. A to jest bateria powerbank. Tutaj sobie mogę też powerbanka pod USB-ka podłączyć, także troszeczkę jest bez sensu. Tutaj 45 zł. No ceny nie są takie w sumie niskie, ale zobaczmy tutaj coś ciekawego. Właśnie, to jest ciekawe rozwiązanie.
Tylko jak to jest grube, czy da się zamknąć obudowę? Pada. Tak zastanawiałem się właśnie, żeby takiego lająka jakiegoś wydajnego podrzucić zamiast tej baterii. Super sprawa. Nie wiem, czy zamiast wibracji wywalić jedną wibrację i tam jakoś upchać go. Zobaczmy sobie w ogóle opis tego, bo to jest bardzo ciekawe. Ja myślałem nad takim czymś. Jak to się montuje? Czy to w ogóle jest jakieś 1380 mAh? Nie, to dużo. Myślałem, że to miało 2000, to wtedy było coś fajnego. Ale zobaczcie, są takie dosyć nietypowe te akumulatorki do tej PS4, a to do PS3 jest akurat tutaj. PS3 Move, PS4, a widzicie, okej, okay, to nie jest w ogóle dopada. Mój błąd. Pomieszane są tutaj takie. Ale dobra, spróbujmy sobie z tego pada, znaczy pada, tą baterię rozwalić. I teraz będzie bardzo fajny materiał, bo użyję do tego celu czego? Przede wszystkim założę sobie rękawiczki czarne, żeby mi ręce nie śmierdziały. Może poczekajcie, ja zrobię pauzę, założę te rękawiczki, żeby to nie było takie nudne. Dobra, lecimy dalej z filmikiem. Skoro czarne rękawiczki, to i kotek musi być. Dobra. Do tego celu użyję benzyny. Nie ekstrakcyjnej, tylko takiej, która jest lana do baku od samochodu. Użyję też szczoteczki. I teraz zwróćcie uwagę, jak ta bateria jest tutaj w ogóle skonstruowana. Ona ma po boku, tutaj widać, naokoło idzie całe zamknięcie tej baterii. Także postaramy się otworzyć ją przy użyciu właśnie benzynki. Ja będę smarował tutaj, żeby ta benzyna dostała się pomiędzy te szpary i myślę, że otworzymy ją całkiem bez problemu, tak jak to w zasilaczach było. Tutaj przy tych no troszeczkę jest niebezpiecznie, bo to są jednak bieguny plus i minus. No ale zobaczymy. Taka ciekawostka, czy benzyna przewodzi prąd, nie? Świetnie nadaje się benzyna do usuwania kleju. Na przykład, o, teraz robimy sobie taki test. Tu jest klej kupiony na AliExpressie, on się nazywa T7000, czarny. Zobaczmy, czy uda mi się to benzyną usunąć. Jeszcze tego nie robiłem. Tak jest. Usuwa. Benzyna. Tak już sobie od razu wczyścimy tą baterię. Warto chyba jeszcze się zaopatrzyć w coś takiego, żeby sobie tą szczoteczkę czyścić. Myślę, że tak po minucie już ta benzyna tam wsiąknie w te szczeliny. Sobie ją też wyczyścimy troszeczkę z tego kleju. Tak, na pewno warto założyć rękawiczki do takiej operacji, żeby nam ręce nie śmierdziały. Potem możemy pójść pod zlew, użyć płynu do mycia naczyń i sobie przepłukać. Oczywiście mając założone rękawiczki na rękach. Jestem ciekawy, jak się otworzy ta bateria po zastosowaniu tej benzyny. Dobra. Myślę, że jest naprawdę już nieźle tam nasmarowane tą benzyną. Zamkniemy sobie, bo benzyna, wiadomo, ma swój zapach. Czuć bardzo mocno, intensywnie. Wkładamy sobie gdzieś na bok. Bateria wysmarowana benzynką. Przeczyszczę sobie ją jeszcze tym papierem.
Dobra, klej zeszedł. Trochę jest śladu. No ale na pewno już nie ma tego całego tutaj takiego lepkiego kleju. Dobra, spróbujmy sobie teraz tą baterię otworzyć. Ja sobie zastosuję do tego celu i od której strony zacząć? Może zacznę od góry. Zobaczymy, jak to puściło. O kurde, ale widzicie, jak mi już skoczył ten nóż tutaj do środka. Coś pięknego, coś pięknego. Patrzcie, jak to się otwiera po zastosowaniu benzyny. Po prostu ten klej. Ja mogę praktycznie otworzyć bez żadnego śladu. Patrzcie, podważam tutaj. To jest poezja. Naprawdę, to w ogóle benzyną nie tylko możemy otwierać obudowy od zasilaczy, ale no coś pięknego, naprawdę. Ja jestem teraz pod wielkim wrażeniem, jak to wszystko się pięknie otwiera. Używam tylko tego nożyka. Podejrzewam, że jeszcze może być tutaj w tym obrębie bateria przyklejona. Jakąś taką. A może nie? Coś pięknego. Polecam benzynę. To jest naprawdę taki test. Patrzcie się. Bez żadnego szwanku otworzyłem tą obudowę. No tutaj troszeczkę mi się zadarło, ale to jest naprawdę piękne. I zobaczcie, jak wygląda ta bateria w środku. To będzie naprawdę super filmik, myślę. Bo nie widziałem jeszcze, jakby ktoś, żeby ktoś otwierał taką baterię od pada do PS4. Kabelki już sobie mogę wymienić na jakieś swoje dłuższe, w razie czego. Jest tu jakiś kontroler odładowania. Zobaczymy sobie zaraz go z drugiej strony. Ale na pewno jest wykonanie samego tego akumulatorka o wiele lepsze niż w padzie z AliExpressu. Naprawdę, tu już widać, że jest fajny akumulatorek. I fajnie by było, jakby było gdzieś jakiś taki z baterii od telefonu, żeby to zastąpić, do obudowy włożyć. To by było super. O większej na przykład pojemności. Ona jest na pewno klejona jeszcze tutaj od spodu, ta bateria. Ja postaram się wyjąć ją kostką. Zobaczymy, czy mi się to uda w ogóle. Będę starał się bardzo to robić delikatnie. Gruba kostka. Gruba kostka, gdzieś ile ona ma? Milimetr. Kostka od gitary. Stevie Ray. Stevie Ray. Dobra, wyciągamy sobie tą całą bateryjkę. Widzicie, że tu ona była przyklejona. Widać, że się odcisnął jakiś tam napis. I odwracamy, uwaga, powolutku, na drugą stronę. Tak to wygląda. Mamy tutaj. Ja pierdzielony, nie mówcie mi, że to było powodem niedziałania. Albo się teraz od tego wała. Widzicie? Trzeba będzie to przylutować. I to jest plus. On był tutaj zgrzany, ale ten zgrzew puścił. I zobaczymy sobie. Dobra, robimy pod mikroskop ją damy. Wrzucę ją pod mikroskop, zobaczymy sobie bardziej dokładnie, jak wygląda elektronika tej baterii. Robię pauzę, żeby sobie podłączyć mikroskop i jedziemy dalej z tematem. Dobra, słuchajcie, wrzuciłem to pod mikroskop. I teraz zobaczcie, ta płytka jest tak zrobiona. Tutaj, jak widzimy, lepiej nie dotykać tego czymś metalowym. No, wezmę nawet chyba sobie taką wykałaczkę drewnianą. Widzicie, że. Ale to jest delikatne. Tutaj się odczepił mi. Będzie co? Tutaj jest B+, czyli plus. Od tego i być może to było powodem, kurczę, że nie działał mi ten pad.
na baterii. No to będzie ciekawe, bo powiem wam, że wrzuciłem teraz do tego pada baterie, dwie połączone baterie od starych telefonów Motorola, jeszcze z takim układem do zarządzania ładowania tych akumulatorków, które można kupić na AliExpressie. Na tą wyciągnąłem, ale ja ją jeszcze tutaj przylutuję sobie i zrobimy też to pod mikroskopem. I teraz taka ciekawostka, teraz co widzicie, to jest oświetlenie z tego, z takiego mikroskopowego LEDu Light, który kupiłem kiedyś z Eakinsem mikroskopem. I patrzcie się, teraz mamy takie oświetlenie, jest taka barwa tutaj z tych wszystkich kolorów, nie? I teraz biorę żarówkę, włączę te oświetlenie LEDowe, które można sobie regulować, jeszcze tutaj jasność. Widzicie? Teraz jest praktycznie na minimum. I teraz wyłączam te LEDowe od mikroskopu, które było sprzedawane z Eakinsem. Ściągnę sobie z obiektywu. I teraz załączę oświetlenie, po prostu żarówka taka LEDowa sterowana pilotem, kupiona za 30 zł. Zobaczycie, jaka jest różnica. To jest żarówki LEDowe. To jest, no i mogę sobie też regulować moc tej żarówki. Teraz jest na maksa. I powiedzcie mi, gdzie jest ładniejszy obraz? Na tej żarówce LEDowej, czy na tym oświetleniu od mikroskopu? Od tego oświetlenia od mikroskopu mi się wydaje, że jest bardziej takie zimne światło, a tutaj mamy barwę tą tej żarówki 2700 czy tam 2400. Gdzieś tu pisze 2700K. I to jest takie ciepłe dosyć oświetlenie. Jeszcze mam 6700. I widzicie, tu są kabelki. Tak wygląda płytka od tej luty z drugiej strony. No dobra, spróbujemy sobie to polutować. Ja sobie podłączę do tego celu moją stację C12. Robię pauzę, jak podłączę, to będziemy tutaj połączymy sobie to połączenie baterii. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej z tym nagrywaniem. Sobie tutaj nałożę troszeczkę topnika, żeby mi to lepiej złapało. Naprawdę niedużo, minimalnie. Okej, myślę, że nawet chyba tyle starczy. Użyję stacji T12, do tego celu użyję syny bez... Znaczy nie, o! Bez ołowiowej, tak. Bez ołowiowej. I zobaczymy sobie, jak sobie poradzi T12 przy lutowaniu czegoś takiego. Sobie oczyścimy najpierw grot, żeby był czyściutki. Naniesiemy sobie troszeczkę cyny. To jest taki stożkowy. I teraz patrzcie. Kurczę, co to mi się... Pad odlutował, czy co? Nie chcę, ta blaszka się bardziej... polutować. Trochę dłużej ją pomęczyć.
Dobra, widzę, że się topnik ewakuował. Damy jeszcze raz troszeczkę topnika. Jeszcze raz troszeczkę przysmarujemy. Dobra, zobaczmy sobie z drugiej strony, jak to wygląda. Ok. Teraz sobie sprawdzę miernikiem. Ale miernikiem sobie sprawdzę na kabelkach. Właściwie z drugiej strony. Czy mi to wszystko coś tam przewodzi, jakiś prąd? Bo mogę mieć troszeczkę obawy co do tego. Ok, 6V ustawione. Sobie tutaj podłączę z drugiej strony. Tutaj nic się totalnie... totalnie jest rozładowana. Ale tak to naprawdę totalnie. Czyli musiałbym sobie ją podłączyć do tego modułu ładowania baterii. Ale sam ten został przylutowany, na pewno. I się trzyma już. Także słuchajcie, ja robię na chwilę pauzę. Albo właściwie wiecie co, ja już zakończę na tym filmie, bo to chyba... już nie ma sensu tam więcej nic pokazywać. Pokazałem wam, jak wygląda rozebranie takiego akumulatorka od pada z PS4. No i przy okazji zobaczyliśmy sobie, jak wygląda ta płytka tutaj. Od tej baterii. Coś takiego. Jeszcze raz. Czy można by sobie stawić miernikiem? Czy jest tutaj przejście na ten kondensator, czy co to jest? Sprawdzę. Szybko jeszcze. Tak, jest przejście. No i okej. Myślę, że napiszę wam pod filmikiem. Jeszcze spróbuję tą baterię raz włożyć do pada od PS4, zobaczę co się stanie. Napiszę wam w opisie filmu, jakie były dalsze losy tego akumulatorka. Na tym zakończę filmik. Trzymajcie, pozdrawiam.